Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na moim kanale, w nowym filmie. Będzie to dzisiaj kosmetyczka miesiąca, kosmetyczka na wyjazd. Dawno nie pojawiały się filmy z kosmetyczkami miesiąca, wiem o tym. Kosmetyczka miesiąca, jeżeli ktoś jeszcze nie jest zaznajomiony z tematem, to jest taka moja seria filmów, cykl, w którym jakby co miesiąc pokazuję po prostu kosmetyczkę, w której mam kosmetyki do makijażu. To jest ubrudzona, muszę ją wyprać, ale jest bardzo przyjemna, bo jest po prostu taką szmacianą kosmetyczką z zamkiem, także zabiera minimalną ilość miejsca. No, w każdym razie po prostu co miesiąc swego czasu był nowy film z nową kosmetyczką, gdzie pokazywałam selekcję jakby kosmetyków na kolorowych na dany miesiąc, no bo nie ukrywam, że tych kosmetyków w tej kolekcji mam dosyć sporo i jeżeli nie miałam takiej selekcji, no to non-stop używałam tego samego i zapominałam o wielu rzeczach, a tak co miesiąc sobie robiłam rotację, wkładałam jakieś nowe rzeczy i używałam. I dlaczego? Aha, i ostatnio wrzuciłam też właśnie na Instagram takie pytanie po prostu do Was, jaki film chcielibyście zobaczyć, jakie macie prośby, pytania i tak dalej. I o dziwo, ku mojemu zaskoczeniu, właśnie filmem, który bardzo często się pojawiał w prośbach, była właśnie ta kosmetyczka miesiąca, gdzie ja jakby trochę przestałam to kręcić, bo po pierwsze wydaje mi się, że treści takie makijażowe i tak dalej są coraz mniej oglądane na kanale, chociaż ostatnio jest jakby taki wzrost. Mam nadzieję, że to będzie wracać, bo kocham makijaż i kosmetyki i tak dalej. A po drugie, no nie ukrywam, że ostatnimi czasy jakby mam tę kosmetyczkę miesiąca, ale to jest kosmetyczka jakby 4 miesięcy albo coś takiego. Mam taką po prostu swoją kosmetyczkę pewniaków, o, tak bym to nazwała. I są tam rzeczy, których używam, jeżeli do szybkiego makijażu, takie, nie wiem, na wyjazd, takie multitasking. Jakby zawsze mam tę kosmetyczkę w pogotowiu i ona zawsze rzeczywiście jest pełna różnych rzeczy, robię sobie tam tę rotację, natomiast nie zawsze jest tak, że co miesiąc wszystko wymieniam do zera, tylko mam kilka takich stałych pewników, no i niektóre rzeczy sobie tam zmieniam, ale rzeczywiście ona jest dosyć, chyba nie pokazywałam w takiej formie, nie na pewno, i mam tutaj dosyć dużo nowości, poza tym też właśnie się wybieramy do Warszawy na parę dni i no i coś Wam pokażę, co mam ze sobą w tej mojej kosmetyczce miesiąca, marca, jakim cudem jest już marzec, ja wiem, że wszyscy to mówią, ale serio, jakim cudem jest już marzec, tego nie wie nikt. W każdym razie, okej, to jest moja kosmetyczka i będę się malować, będę gadać, nie mam dzisiaj samoopalacza, a zawsze mam samoopalacz na twarzy. Mam dosyć mocno wypilingowaną twarz i to jest taki mój dosyć naturalny kolor i czuję się blado i dziwnie. A mój podkład, który mam ostatnio, jest naprawdę dosyć ciemny. Także nie wiem, jak to wyjdzie. Mam w kosmetyczce klipsy do włosów, chociaż właśnie teraz mam spiętą grzywkę, także nie będzie mi ich trzeba. Jako bazy, wiecie co, używam ostatnio od grudnia tych olejków z Nuxe, te takie Oil Protégé, te takie małe ich jakby próbeczki są idealną rzeczą, idealnym formatem, żeby mieć przy sobie. Używam ich też do włosów. Jakby mam drugą miłość i drugą młodość do nich. Dają przepiękny glow, są świetną bazą, taką bardzo mocno rozświetlającą. I też wiecie co, testuję cały czas tę bazę, którą pokazywałam ostatnio w filmie. O, tu jest, z nowościami z Inglota i wezmę ją też ze sobą. To jest Pore Free Skin Makeup Base, baza, która ma odrobinę tintu, odrobinę koloru i gdzieś tam neutralizuje nam, wyrównuje nam pory. Także te dwie bazy mam przy sobie. Myślę, czego mi trzeba. Wezmę sobie trochę może olejku i tę bazę niwelującą pory tam, gdzie mi jej trzeba, czyli w okolice nosa, ale naprawdę ten olejek jest przepiękny do twarzy i też przepiękny jest do włosów. Ostatnio to jest taka moja ulubiona rzecz, bo on nie daje, wiecie co, na włosach takiego czegoś tylko gładkiego, ale daje taki efekt jakby struktury, jakby tam, wiecie, jakby coś się z tymi włosami działo, nie tylko, że je wygładzę. Jakby lubię je, kiedy właśnie mam wyprostowane włosy, albo pokręcone, albo po prostu proste, i tak wgnieźdźkowe włosy, i on nadaje takiej, no chciałabym powiedzieć, objętości nawet trochę, bo to jest jakby suchy olejek, a nie taki typowy tłusty, także no nietypowa sprawa. Tej bazy sobie użyję trochę w okolicach właśnie nosa, ona ma kolor w sobie, co jest dosyć nietypowe i takie bardzo fajne. Nie używałam jeszcze tych dwóch rzeczy razem, dlatego zastanawiam się, jak to wyjdzie, ale nic się, wiecie co, nie kulkuje, bo bałam się, że coś takiego może się stać, natomiast jest ok. No i podkład, który mam,
Jest podkładem dla mnie odrobinę za ciemnym, ale ja bardzo lubię jego odcień. I zazwyczaj mam na sobie 3 kg samoopalacza, wtedy mi pasuje. I to jest ten podkład Shiseido Synchro Skin Radiant Lifting. Odcień mam Alder 230. Robiłam jego test. Okazał się tak świetny, że kupiłam po prostu pełne opakowanie. Testu jeszcze nie opublikowałam, ale go opublikuję. I dosłownie użyłam tego podkładu tyle, pół pompki i to jest absolutnie wystarczająca ilość. On jest niesamowicie wydajny, jest bardzo trwały, przepięknie wyrównuje koloryt. Można go też mieszać, wiecie co, z waszym kremem na dzień albo z jakimś takim delikatnym kremem koloryzującym albo rozświetlającym. No podkład jest jak dla mnie no fenomenalny. Mógłby być troszkę mniej widoczny na twarzy, jakby to jest dla mnie jego zarzut, ale jeżeli dobrze go użyję właśnie z odpowiednią bazą, no to jest sztos. Ma przepiękny odcień, tak jak mówię, no chociaż odcień to jest kwestia dobrania. Przepiękny glow, przepiękną trwałość, skóra po prostu na zdjęciach i na filmach wygląda, jakbym miała jakiś filtr na twarzy dosłownie nałożony, a nie mam. Tak jak przed chwilą było widać. Także no jest moim bardzo mocnym ulubieńcem. Tylko to nie jest, wiecie co, podkład z tych takich bardzo mocno naliżających i bardzo lekkich. Jakby on nie jest wyczuwalny na twarzy, natomiast on wam tej skóry nie nawilży jakoś mocno, nie ma bardzo mocnego glowu. No jest taki, kurde, inny, bardzo, bardzo specyficzny. Ponoć ten nowy podkład, wiecie co, z Valentino jest bardzo do tego podobny. Jakby bardzo dużo osób porównuje te dwa produkty do siebie. Tylko ten z Shiseido to jest troszkę już starsza rzecz i on można go dorwać trochę taniej, wiecie co, gdzieś tam w necie, na różnych stronkach, także warto polować, ale polecam wam iść właśnie do Sephory czy gdzieś tam poprosić o próbkę, przetestować, bo formuła jest nietypowa. No i dla mnie jest sztosem, ale no nie każdemu musi pasować ta formuła i to jest jego minimalna ilość, przepiękne krycie. Jak dam pełną pompkę, to mam po prostu tak mocne krycie, że to jest aż dla mnie za dużo. Bardzo, bardzo go lubię, naprawdę jest, no jest świetny, jest piękny na tym olejku. I on, wiecie co, on się trochę utrwali, ale on nie zastygnie bardzo. Oczywiście ten glow, ten błysk to jest efekt też tego olejku pod nim, on nie jest tak błyszczący sam w sobie, ale jest naprawdę, naprawdę świetny. Potem w kolejności tego, jak robię make-up, potem robię sobie makijaż oczu. Normalnie nie mam przy sobie w tej kosmetyczce bazy pod cienie do powiek, bo nie noszę. Jak robię szybki make-up, to zazwyczaj nawet nie robię tego makijażu oka albo się nie przejmuję bazą. Ale tak jak mówię, teraz mam wyjazd, więc stwierdziłam, że wezmę sobie bazę. Ta z NYXa wciąż, wiecie co, jest fajna i mnie nie zawodzi i jak najbardziej mi się podoba. Także użyję sobie jej odrobinę. Ona jest przejrzysta, bardzo leciutka, praktycznie nie widać. I to, co używam, czego używam do makijażu oczu, to jest ostatnio też ta paleta, którą też mam chyba właśnie od grudnia i cały czas jest w moim top. To jest Charlotte Tilbury Instant Look of Love in a Palette Glowing Beauty. To są takie limitki jej i to są palety po prostu do makijażu całej twarzy. Mam tu puder, bronzer, róż i rozświetlacz, ale ten rozświetlacz jest bardziej jak róż i 3 kolory na powiekę, z czego tego prawie w ogóle nie używam. Tego bronzera często jako cień do powiek, także tej palety, no to jest taki mój, jak mam naprawdę 3 minuty na makijaż i chcę wyglądać tak ładnie, że chcę, żeby był ten makijaż, to bardzo często sięgam po tę paletę, albo gdzieś właśnie jako wyjazdowa rzecz jest ze mną bardzo często. Wezmę sobie odrobinę tego pudru, trochę sobie zmatowię powiekę. Teraz trochę bronzera. I użyję sobie odrobinę tego cienia, on jest bardzo unikalny, on ma w sobie bardzo dużo błysku, a jest na takiej dosyć, no nie ciemnej, ale takiej no średniej bazie i powiem wam, że mam cień z Hourglass, który jest właściwie identyczny w tym, co robi i gdybym nie miała tego produktu, to bym miała ze sobą po prostu ten cień z Hourglass, zaraz wam pokażę, który to jest. Nie wiem, czy sobie właśnie jakiegoś takiego błyszczyka jeszcze ze sobą, w sensie błyszczącego cienia Hourglassowego nie wyrzucić, bo lubię go mieć jako jedyny cień na powiece. Chociaż wiecie co, no nie będzie aż tyle okazji do malowania się, bo wyjeżdżamy w poniedziałek, więc pewnie na szybko się w samochodzie umaluję. We wtorek jakby mamy cały dzień na siebie. W środę mam nagranie w Dzień Dobry TVN. Będzie mi tam robiony makijaż, więc mam nadzieję, że nie będzie potrzeby poprawek. Chociaż może wezmę, jakbym potrzebowała więcej błysku. Tak. Ja jestem z tych osób, które jak ktoś mi zrobi makijaż,
to nigdy nie miałam tak, żebym była w pełni zadowolona. Nigdy. Nawet jeżeli to był makijaż za miliony monet i w ogóle, to jest ten odcień Reflect. Nie, to nie ten, o który mi chodziło. Jeszcze mam gdzieś drugi. To jest mój drugi hourglassek ulubiony. O, o ten mi chodzi, Ray. Także wezmę sobie, wiecie co, profilaktycznie, jakby mi się makijaż, jakby mi czegoś brakowało. To jest ten odcień Ray. I on jest w sumie bardzo podobny do tego z Charlotte Tilbury, tylko on ma dużo więcej błysku, także damy sobie trochę więcej błysku na powiekę. No, śliczny jest. Jest też taki nie za jasny, jakby nie jest taki mega, mega, mega jasny. I ostatnio moje życie toczy się wokół dwóch korektorów. Testuję różne, pokazywałam Wam, że nawet kupiłam jakieś drogeryjne, ale jakby no to nie jest to wciąż. I zawsze to będzie w moim życiu, dopóki go nie wycofają, ale mam zapas. Czy Glossier Stretch Concealer albo Bond This Way z Too Faced, natomiast ten Glossier jest bardziej miękki, elastyczny, lepszy dla dojrzałych cer, natomiast Too Faced jest już takim korektorem, który jest, trzyma się cały dzień, nie trzeba go u mnie przynajmniej pudrować, a to jest takie dla takiego, wiecie, świeżego, lekkiego make-upu, no, który trzeba będzie w trakcie dnia poprawić. A jakby Too Faced nie trzeba dotykać, natomiast on jest bardziej matowy i bardziej podkreśla tę strukturę pod oczami, której nie lubię mieć widocznej, więc jak tylko ono nie muszę, no to go nie używam. Puder jeszcze mam osobno, ten z Charlotte Tilbury, zazwyczaj przy sobie, numer 2. To jest Airbrush Flawless Finish i szczerze mówiąc, ja go bardzo lubię za opakowanie. Jest po prostu fajnym pudrem, ale ja też nie jestem psychofanką pudrów, jakby... Nie wiem, czy jest na tyle wyjątkowy, że go kupię po raz kolejny. Lubię, że ma lusterko. Lubię sobie tutaj, wiecie co, trochę przypudrować. To jest dziwnym miejscem do pudrowania, ale lubię sobie tu przypudrować, jak mam na przykład eyeliner, żeby on mi się nie odbijał tak bardzo. No bo jak tu mam wszystko mokre i tłuste i olejki i tak dalej i tutaj sobie walnę eyeliner, to teraz mi się wszystko odbije. Więc to jest to. I jeśli mowa o eyelinerze, to testuję ten... wiecie co, gdzie go mam? Ten właśnie też inglotowy, który ostatnio dostałam. O, One Move Liquid Eyeliner. Bardzo prosty w użyciu. Dobra, mamy to. Teraz sobie to zrównoważę wszystko powoli, wiecie co, produktami do policzków, których używam i to jest kremowość. To jest ten inglot. No sorry, że tak dużo inglota, ale wiecie, ostatnio dostałam tę paczkę i testuję, plus te rzeczy ich kremowe, to są ostatnio moje hity. Także biorę sobie ten bronzer w kremie, najcieplejszy z tych wszystkich, czyli numer 22 i on jest rzeczywiście fajny i super się tutaj sprawdza, wiecie, to zbity, bardzo mocno zbity taki pędzel kabuki, to jest Zoeva. On się nazywa Defined Buffer 103. W ten sposób. Tak go jakby nabieram w taki specyficzny sposób. I tak, w ten sposób trzymając, stempluję sobie ten bronzer na twarzy. Tu się robi taka mocniejsza linia, a tu się ładnie to wszystko do góry blenduje. No i powiem Wam, że ostatnio nie chodzę bez grzywki. Ostatnio zawsze mam grzywkę. Więc to czoło jest u mnie nietknięte makijażem. No i dzisiaj pierwszy raz od nie wiem kiedy maluję sobie po prostu czoło. Dobra, czasem sobie poprawiam ten bronzer, tym bronzerem z Charlotte, albo też jakimś z szuflady, bo szczerze mówiąc wolę sobie ten zestaw zestawić na takie sytuacje wyjazdowe oraz kryzysowe. Natomiast bronzer jest po prostu ok, jakby bez szału, mogę sobie go w sumie teraz użyć. Używam tego takiego małego, fajnego pędzla z Guerlain. I to jest ten bronzer. I on jest trochę chłodniejszy niż ten inglot, także zaczynam sobie niżej i tak sobie tutaj bardziej robię boki twarzy nim. To co lubię robić, to jeszcze sobie wziąć odrobinę pudru teraz. On ma trochę krycia ten z Charlotte i tu sobie tylko przejechać tę żuchwę, żeby mi się tutaj troszeczkę bardziej trzymał makijaż i żeby tutaj nie było takiego świecenia. Broda, trochę tutaj nos. Jeżeli mam okulary, tutaj mocniej te okolice. Ale tak odrobinę. Mówiłam, że mam dziwną kolejność, ale teraz sobie zrobię rzęsy i ostatnio najbardziej lubię tuszować wyłącznie górne rzęsy. Chyba, że używam, tak jak Wam mówiłam, tego drugiego korektora z Too Faced, który jest bardziej matowy. Wtedy też tuszuję dolne rzęsy. Na Glossier ten tusz lubi się odbić, więc
nie bawię się z tym. I taką maskarą, którą mam pod ręką z tych takich malutkich próbek, to jest Le Volume de Chanel mascara, która jest boska. I zapomniałam, że ostatnio jeszcze używam zalotki, więc to zrobię. Tak wygląda efekt po tym tuszu. Jest bardzo duża objętość rzeczywiście. Bardzo mi się to podoba. To jest oczywiście tusz, a tu go nie ma. Okidoki, wezmę sobie trochę tego pięknego różu, który nam trochę ożywi buzię. Bardzo lubię te produkty, naprawdę są przepiękne. Te kremiki. Oczywiście wszystkie nazwy i linki będą w opisie tego filmu. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zrobić sobie brwi. Normalnie prawie niczego z nimi nie robię, no ale teraz je widać. Mam kredkę z Anastasii Beverly Hills, odcień, to jest taupe, ten taki topowy. Troszkę sobie tylko wypełniam tu, gdzie mam takie rzadsze te brwi, co to się za jakiś czerwony farfocel zagubił. I maskara z Diora do brwi. Ja mam ten odcień brown 0,32 brązowy. On jest dosyć ciemny i teraz, jak mi wiecie co, zgęstniała po kilku miesiącach, to rzeczywiście widzę, że ten produkt jest super. Ale jak była bardzo świeża, to była... Oczywiście, że się musiałam się ubabrać. Ale jak była bardzo świeża, to była zdecydowanie jakby za rzadka. Źle trzymała te włosy. Oczywiście, że słońce wyszło, ale podkreśla mój glow. A teraz po kilku miesiącach, tak jak mówię, no jest idealna. I też do takiego efektu bardziej otwartego oka ostatnio wróciłam do beżowej kredki. Jakakolwiek, wiecie, co się sprawdzi, to jest The Balm, ale też Rimmel ma bardzo fajne. No w tym momencie dużo, dużo marek. Tylko fajnie, żeby ona była rzeczywiście beżowa, a nie biała, bo biała wygląda bardziej karykaturalnie, a beżowa Wam rzeczywiście odświeży to oko tak optycznie, trochę je otworzy i powiększy, zwłaszcza jak macie, wiecie, zaczerwienioną linię rzęs, coś takiego, to będzie wyglądało bardziej świeżo. Myślę, czy sobie w ogóle malować dolną powiekę, ale chyba czuję się tak właśnie bardziej świeżo i żywo, jeżeli jest ona nieumalowana, także dzisiaj zostawię to tak. Czasami robię też dolną powiekę, tylko nie wiem, taki jestem makijaż wtedy bardziej dojrzały, a wydaje mi się, że jak ta dolna powieka jest tak zostawiona jak teraz, sauté, to wygląda wszystko bardziej młodzieńczo. Biorę rozświetlacz numer 12 jeszcze z Inglota. I wiecie co? Nowe odkrycie. Nie wiem, kiedy ostatnio polecałam tutaj rozświetlacz, który nie był kremowy, o którym mówiłabym, że jest genialny, ale to jest genialny. Kupiłam go sama i to jest Luminizer z Sephory, odcień 02 Sparkling Honey. Oni mają, wiecie co, trzy odcienie. Jeden jest taki bardziej różowy, to jest taki bardziej cielisty, jeden jest chyba taki bardziej brązowy, ale ten jest boski. On jest piękny, to jest właściwie na skórze sam błysk, właściwie nie widać tej bazy, jeżeli macie podobny odcień skóry do mojego. Przepięknie, przepięknie wygląda. On kosztuje około 70 kilka złotych, a daje efekt jak produkty naprawdę z najwyższej półki, więc to co lubię robić, to nabierać go sobie małym pędzelkiem i jeszcze wzmacniać efekt tego glowu. Spójrzcie, no po prostu coś pięknego. Ale jednocześnie, wiecie co, nie jest to karykaturalne, nie mamy białych linii na twarzy, wygląda to przeładnie. Naprawdę, dawno nie byłam tak zachwycona żadnym rozświetlaczem, takim właśnie jakby prasowanym, chociaż to jest taka chyba baked jelly formuła, gelé. Jak on się nazywa? Po prostu shimmering powder, bla 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 bla. Silky and weightless texture, także jest taki jedwabista ta formuła i... Jest bardzo lekki, on nie zostawia na skórze żadnych śladów, nie widać żadnej pudrowości po nim, jest naprawdę sam glow, także bardzo Wam, naprawdę, jak będziecie w Sephorze, to chociaż zesłoczujcie te produkty, bo są doskonałe. Wiem, że mam dużo błysku na twarzy, ale jeżeli Wam to nie pasuje, to po prostu puder i przypudrować sobie tam, gdzie Wam to nie pasuje. Ja zdecydowanie wolę tak i przypudrować, niż mieć za bardzo suchą twarz i próbować nadawać jej mokrości, bo to jest trudne i ciężko to zrobić w taki naturalny sposób. A taka rozświetlona cera, która wygląda trochę za tłusto, wygląda zawsze bardziej młodzieńczo i tak świeżo i po prostu lekko, a zawsze można przypudrować, jeżeli Wam to nie pasuje.
Dobra, jeszcze do ust. Moje dwa ostatnie odkrycia to są kredki z Primarka, przysięgam. Odcień Rumors jest przepięknym, takim ciepłym nudziakiem, który tu ostatnio chyba też pokazywałam. I ta kredka z Inglota w odcieniu 63, inna bajka, bardziej mówi, bardziej chłodna, ale no przepiękne obydwa odcienie. Myślę, że dzisiaj mi ta ciepła będzie bardziej pasować, bo to jest taki odcień właśnie zbliżony do tej bluzy, którą mam dzisiaj. Aha. Właściwie identycznym. A bluzę, którą mam dzisiaj, to w ogóle jest z Vasali Dorka Koniakowa, jeżeli się nie mylę, więc to jest odcień Dorki Koniakowej. Także piękność i piękność, jeżeli chodzi o kolor. I na to najbardziej lubię olejek po prostu z Nuxe nakładać i te usta są idealne. Ale jeszcze mam, wiecie co, 4 produkty do ust aż przy sobie. Mam z Lipstick Queen taką szminkę zmieniającą kolor Morning Sunshine, ona mi tak poprawia nastrój, tym, że jest po prostu żółta, a po nałożeniu, wiecie, robi się taka jasno-różowa, ale to jest taki chłodny róż, więc to jest na te dni, kiedy potrzebuję takiego bardziej chłodnego odcienia, świeżego na ustach, to jest takie, wiecie, taka świeżość. Te dwie szminki z Inglota, które też właśnie sobie pokazywałam, Creamy Nude 901 i Soft as Heaven 908, jeszcze nie miałam jakby mega okazji ich poużywać, więc po prostu je mam ze sobą, tak pod ręką, ten 901 jest jaśniejszy, 908 jest ciemniejszy, ale formuła bardzo mi jakby przypadła do gustu, więc stwierdziłam, że sobie będę je miała tutaj w kosmetyczce. Mogłabym zasłonić zasłonę, ale wiecie co, tak mi rajcuje to słońce, że je zostawię, po prostu się przyciemnię trochę. Także to jest ta jaśniejsza 901, to jest 908. I jeszcze mam przepiękną właśnie szminkę z Glossier odcień Villa. To jest ta nowsza formuła. To jest wszystko, wiecie co, ta sama historia, jeżeli chodzi o formuły. Glossier jest taka bardziej nawilżająca i bardziej błyszcząca. Inglot są takie bardziej naturalne te wykończenia. Nie są takie bardzo mokre jak to, jak Glossier. Także będą się dłużej trzymać. No i Lipstick Queen też. Wszystko jest jakby tą samą historią tutaj. Bardzo lekkie, nawilżające wykończenia, lekko przejrzyste, bo to mi się najwygodniej nosi ostatnio. I co ja sobie wezmę? Wzięłam sobie Inglota, ten Creamy Nude, bo ostatnio zrobiliśmy ten drugi 908, to jest ten 901. Idealne. One nie mają sobie dużo koloru, nie mają dużo krycia, ale są dla mnie idealnymi szminkami takimi na co dzień. No uwielbiam właśnie takie formuły ostatnio, takie wykończenia. Mógłby tutaj się sprawdzić trochę ciemniejszy lip liner, tak mi się wydaje nawet. Dodam sobie trochę tego Inglotowskiego. Albo wezmę sobie, wiecie co, jeszcze ten mam, ten też z Primara. Foxy Nude, trochę ciemniejszy, ale ciepły. Lepiej. Wrzucę go sobie do kosmetyczki, bo wiecie, lip linery nie zajmują prawie w ogóle miejsca, a mogą naprawdę zmienić wygląd tych naszych ust. Dobra, kochani, i to wszystko, jeżeli chodzi o mój makijaż dzisiejszy tą kosmetyczką. Użyłam prawie każdego kosmetyku, oprócz tych do ust, ale wszystko Wam pokazałam. Jeszcze mam tutaj dosłownie kilka jakichś takich pędzli, takich bardzo podstawowych. Nie, wiecie co, nie używam ostatnio Beauty Blendera, bo ten podkład, który mam, najlepiej nakłada mi się palcami. Mam dosłownie kilka pędzli, taki rozcapierzony, ten dwustronny, taki jakiś syntetyczny, malutki, ten duży do rozświetlacza i ten do tych produktów kremowych. I właściwie to tyle. Wezmę sobie ze sobą chyba jeszcze, wiecie co, mgiełkę wykończeniową. Tak, wezmę sobie tą z KVD, ona nie zajmuje dużo miejsca, działa świetnie, nie zabija tego glowu, który mam, a zdecydowanie przedłuża trwałość makijażu, więc jeżeli chcecie, żeby ten makijaż był bardziej trwały, a lubicie produkty kremowe i nie chcecie ich pudrować, broń Boże, to mgiełki, ta z KVD jest jedną z lepszych, mam przeróżne, ale ta naprawdę się świetnie sprawdza. Także to na dzisiaj tyle, raz jeszcze wszystkie nazwy, wszystkie linki są w opisie do tego filmu. Bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że koncepcja kosmetyczki miesiąca Wam się podoba, spodoba i że sami też, sami zaczniecie grzebać gdzieś tam w swoich szufladach i robić po prostu rotację i używać tego, co już macie, niekoniecznie trzeba, wiecie, co chwilę kupować coś nowego. Wiem, że tych nowych kosmetyków jest znowu jakby coraz więcej. Był taki ten okres covidowy, gdzie nie było aż tak wielu nowych właśnie kosmetyków, jakichś takich innowacyjnych formuł. Natomiast widzę, że to koło znowu się nakręca, znowu jest tego coraz więcej, no bo to jest ogromny biznes. Ale pamiętajcie też, że to są Wasze pieniądze, ciężko zarobione,
I dużo z tych rzeczy, które gdzieś tam są wypuszczane jako nowości, to są rzeczy, które już znamy, już mamy, tylko nie wiem, w innym opakowaniu, albo gdzieś tam jakaś minimalna różnica formuły, albo koloru, i bardzo często nie jest to konieczne. Oczywiście, jeżeli macie środki na to finansowe i to jest wasze hobby, lubicie, jak najbardziej, wszystko jest dla ludzi, ale wiecie, żeby nie zatracić gruntu pod nogami, to wszystko jest marketing, każdy wam chce coś wcisnąć, każdy wam chce coś sprzedać, także myślmy głowami i po prostu róbmy rotację w tych kosmetykach, w ciuchach też jest bardzo fajny pomysł, zaczynam gadać o tysiącu innych rzeczy, nieważne. Dziękuję za oglądanie, dziękuję, że jesteście i do zobaczenia znowu, pa! Zostaw lajka, ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki, pa, pa!